Chciałbym dzisiaj kontynuować nasze rozważania na temat wielości religii, o której to wielości mówiłem ostatnio w sposób taki bardzo ogólny. Teraz w kolejnych kilku spotkaniach chciałbym na ten sam problem popatrzeć z pewnej określonej perspektywy. Oczywiście te różne spojrzenia, o jakich będzie mowa, na siebie jakoś tam zachodzą, wzajemnie się dopełniają, no ale taka już jest natura naszego poznania, że nie poznajemy wszystko naraz, tylko zbliżamy się do pełniejszej wizji rzeczywistości, pełniejszego rozumienia jakichś zjawisk właśnie w sposób wycinkowy i aspektowy. No więc dzisiaj chciałbym się razem z Wami zastanowić nad tym, czy wyjście w ogóle z religii, a więc jakby spojrzenie z zewnątrz, ułatwia rozumienie religii, czy ją utrudnia. Czy w ogóle ma sens takie poznawanie religii, nie będąc samemu religijnym, albo odchodząc od religii. I żeby nie mówić tutaj w sposób zupełnie jakiś abstrakcyjny i teoretyczny, chciałbym się posłużyć konkretnym i znanym może niektórym z Was przykładzie Tomasza Polaka, profesora Tomasza Polaka, który zmienił nazwisko na Polak właśnie, a wcześniej nazywał się Węcławski. Dlaczego właśnie o nim chciałbym kilka słów powiedzieć? Otóż przed zmianą nazwiska Tomasz Węcławski był znany i ceniony jako wychowawca młodzieży, zwłaszcza kleryków w Poznaniu, był rektorem seminarium, był przez wiele lat wykładowcą teologii dogmatycznej, najpierw w seminarium duchownym w Poznaniu, potem na stworzonym, czy w każdym razie współorganizowanym przez siebie wydziale teologicznym już na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a potem po zmianie nazwiska również pracuje na tym samym uniwersytecie, ale już jako kierownik pracowni pytań granicznych. I właśnie Tomasz Węcławski Polak jest takim dobrym przykładem kogoś, kto przez wiele, nawet kilkadziesiąt lat pisał, tworzył, mówił o religii, będąc częścią wyznania katolickiego, a więc będąc chrześcijaninem, katolikiem rzymskokatolickim, a później po odejściu od kapłaństwa stał się ateistą. Dokonał wręcz publicznego aktu apostazji, mówił o tym, pisał o tym, więc tutaj nie zdradzam jakichś jego tajemnic, sekretów, tylko mówię o pewnym fakcie publicznym. Dodatkowo przyczyną, dla której chcę właśnie o Tomaszu Polaku mówić, jest to, że się bardzo dobrze znamy. Ja bardzo cenię jego publikacje, również te teologiczne, które pisał jako ksiądz profesor Tomasz Węcławski, jak i te, które sygnuje, podpisuje imieniem Tomasz Polak. I w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z bardzo istotnym wkładem w rozumienie zjawiska religii. W przypadku tych dzieł właśnie pisanych z punktu widzenia katolickiego, Tomasz Węcławski dał się poznać jako niezwykle przenikliwy,
analityk dogmatów chrześcijańskich, pokazywał ich dynamiczny rozwój w historii, jednocześnie wskazywał, jak istotne jest używanie kategorii filozoficznych do rozumienia religii. Z przyczyn, o których nie ma potrzeby teraz mówić, zdecydował się na odejście od kościoła i kapłaństwa i zaczął pisać o kościele w sposób krytyczny i z zewnątrz. I to również jest bardzo ciekawe. I tutaj mam na myśli zwłaszcza jedną jego książkę, bo szereg artykułów napisał już jako właśnie człowiek pozostający poza religią i poza kościołem, ale o książce, którą kilka lat temu opublikował, chcę słów kilka powiedzieć, bo ona pokazuje dokładnie to, o czym chcę w tym spotkaniu powiedzieć. Otóż jego książka, napisana właśnie z tych pozycji krytycznych, nosi tytuł System Kościelny. I jest taką analizą właśnie kogoś, kto patrzy na sposób funkcjonowania Kościoła, sposób racjonalizacji, a więc ujmowania w jakieś kategorie, w jakieś systemy, całego tej obudowy teoretycznej, patrzy na to krytycznie. To chodzi do tego, że w pewnym momencie w tej swojej książce powiada, że system kościelny w swej istocie jest ateistyczny. Muszę powiedzieć, że mnie to bardzo zbulwersowało i zadziwiło. Próbowałem wielokrotnie do książki wracać, żeby zrozumieć, na czym to polega. I w końcu, jak mi się wydaje, chodzi o to, że ten pierwotny impuls religijny, a więc śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w wypadku chrześcijaństwa, które doprowadziło do tego, że uczniowie Jezusa, którzy uwierzyli, że jest on obiecanym Mesjaszem i wokół tej swojej wiary w zmartwychwstanie stworzyli właśnie wspólnotę, najpierw nazywaną ruchem Jezusa wokół, w ramach judaizmu, a potem stopniowo odchodząc od judaizmu i otwierając się na wyznawców innych religii albo na pogan, jak to się wówczas mówiło, stworzyli właśnie chrześcijaństwo, czyli Kościół. I wedle tej interpretacji, tej nowej wykładni, już właśnie spoza systemu, to wszystko służy jedynie, a więc hierarchia kościelna, wszystko, co kojarzymy na przykład z Watykanem, a więc papież, różne kongregacje, kardynałowie, to wszystko, co się w kościele dzieje, to jest pewien system, który służy kontroli innych wyznawców świeckich, no i utrzymaniu tak naprawdę władzy. I to, jak mi się wydaje, jest spojrzenie z jednej strony bardzo radykalne, ale z drugiej strony, jeśli ktoś nie podziela takich radykalnych przekonań profesora Tomasza Polaka, no to powinien wejść właśnie w dialog, w rozmowę, w wymianę opinii. Jeśli ktoś uważa, że tak naprawdę Kościół nie jest żadnym systemem kontrolującym i utrzymującym władzę, tylko jest właśnie religią natchnioną, objawioną przez Boga i służącą zbawieniu ludzi, to powinni pokazywać, w jakich punktach on nie ma racji. I tutaj natrafiam na pewien paradoks, że właśnie ludzie, którzy powinni być zainteresowani w pokazaniu, że tak naprawdę Kościół jest właśnie tą instytucją nadprzyrodzoną, nie chcą w taki dialog wchodzić. A wydaje mi się, że byłoby to bardzo owocne i prowadziłoby do ciekawej wymiany zdań między wierzącymi i niewierzącymi. Jak na razie do tego nie dochodzi, ale może ktoś
z moich słuchaczy i widzów zaproponuję taką nową formę dialogu.